Boga, który będzie wciąż. Otworzył niewoli drzwi, rozproszył fale mórz. Nasz Bóg, to w Nim zwycięstwo jest. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu Pana dziś. Nie chcemy już milczeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Śpiewamy Mu, On leczy nas, śpiewamy Mu, On zbawia nas. Ścieżkę zna. Życie swe na krzyżu oddał, dla nas z grobu z martwych powstał. To On zwycięża naszą śmierć. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu. Tak niegodnych ukochałeś nas, spętanych w więzach uwolniłeś nas. W Twym miłosierdziu i łasce zbawiłeś nas. Niech cała ziemia uwielbi Cię. Choć tak niegodnych dziś. Nie chcemy już milczeć, my śpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już milczeć, my śpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, szczęśliwi są w domu Pana dziś. Nie chcemy już milczeć, my śpiewamy Tobie cześć. Szczęśliwi są w domu Pana, wierzymy, że wciąż z nami jest. Nie chcemy już nic sprzeć, wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Wyśpiewamy Tobie cześć. Maryjo, być szczęśliwym to być w domu Pana, a być w domu Pana to być w relacji z Tobą. Wszak Ty się stałaś żywym domem Pana, nieskalaną Jego świątynią, w której zamieszkał Najwyższy. Matko, to w Tobie w sposób doskonały niebo połączyło się z ziemią, aby ziemię uratować. Matko, chcemy nieustannie, dzień po dniu, przebywać z Tobą, bo wiemy, że przebywając z Tobą dojdziemy do pełni, dojdziemy do cudownego domu, jaki przygotował nam Jezus Chrystus. Przecież drzwi tego domu, domu Ojca, skropił swoją najdroższą, cudowną krwią, swoją ofiarą, otworzył nam drzwi do domu Ojca, Pan. Oblubieńco Ducha Świętego, módl się za nami, abyśmy podczas
rozważań słów Pana, doświadczali bliskości z Nim, a doświadczając bliskości z Nim, doświadczając bliskości z samymi sobą, niech Jakub stanie się bliski Jakubowi, niech Bogumiła stanie się bliska Bogumile, niech Bogusława stanie się bliska Bogusławie, niech Bogusława stanie się bliska Jakubowi, a Jakub bliski Bogusławie. Dom Boga rozpoczyna się już tu na ziemi, bo dom Boga w Maryi przyszedł z nieba na ziemię. Oblubieńco Ducha Świętego, módl się za nami. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizdyjskiej, przemówił w synagodze: bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jeruzalem i ich zwierzchnicy nie uznali Jezusa, a potępiając Go, wypełnili głosy proroków odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby go stracił. Gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił go z martwych, a on ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o nim przed ludem. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Oto Słowo Boże. Paweł rozpoczyna swoją pierwszą podróż misyjną. Wędruje do Azji Mniejszej, do Antiochii Pizdyjskiej. Wędruje tam po to, aby serca ludzkie stały się domem Boga, aby Panem tych serc był Jezus Chrystus, ten, który umarł i zmartwychwstał, ten, który jedynie może sprawić, że powstają z gliszczy, z ruin domy ludzkich serc, zniszczone wskutek grzechu, wskutek trudnego życia. Znajduje się Paweł w domu Bożym dzisiaj, bo w synagodze. Jest szabat. Przełożeni synagogi dają mu znak: mów do nas, nauczaj nas. Jednak nie spodziewają się mowy Pawła o takiej treści. Paweł mówi do rodaków, mówi do Żydów. Najpierw ukazuje im wybranie ich przez Boga, począwszy od Abrahama, poprzez Mojżesza, cuda i znaki, jakie Pan uczynił poprzez wyjście z Egiptu, wędrówkę przez pustynię 40 lat, aż do dotarcie do ziemi wybranej i aż wypełnienie się słów o ziemi wybranej w osobie Jezusa Chrystusa. Tak, ziemią wybraną, ziemią obiecaną dla ciebie i dla mnie jest niebo. Tam wędrujemy,
Życie na ziemi to droga ku ziemi wybranej, ku obiecanej. Paweł, którego serce jest domem Boga, którego serce jest wypełnione Duchem Świętym, słowami Ewangelii, nie boi się mówić prawdy, która zawsze wyzwala, zawsze sprowadza z bezdroży, z manowców myślenie człowieka, jego działanie. O tym, że mieszkańcy Jeruzalem, że zwierzchnicy przełożeni, arcykapłan, kapłani, faryzeusze i saduceusze pomylili się, nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie domu Boga Ojca. Wszak Bóg, Ojciec, objawił się w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Przyszedł z nieba na ziemię, wcielił się, stał się człowiekiem, stał się domem Ducha Świętego, wskutek zjednoczenia z Bogiem Ojcem, mocą Ducha Świętego, pokazał, że Bóg jest Ojcem. A przecież nie ma domu bez Ojca i nie ma domu bez Matki. Nie ma dzieci bez Ojca i Matki. Mamy Ojca, mamy Matkę Maryję. A Ojca, jak sobie już wielokrotnie mówimy, doświadczamy w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, w sakramentach, w Słowie Bożym, w adoracji, w Komunii Świętej. A ku temu doświadczeniu prawdy o Bogu, że jest dobrym Ojcem, prowadzi nas Maryja, nasza Matka. Matka prowadzi do Syna, a Syn prowadzi do Ojca. Nie rozeznali zwierzchnicy Ojca w Jezusie. Nie rozeznali Syna Bożego w Jezusie. Potępili Go, odrzucili. Chociaż znali pismo odczytywane w szabat, fragment z Księgi Izajasza o tym, że Mesjasz przyjdzie, aby ślepi zaczęli widzieć, aby głusi zaczęli słyszeć, aby kalecy, chromi byli uzdrowieni. O tym, że sługa Jahwe zostanie odrzucony, przybity do krzyża. Był święty, był nieskalany, inaczej być nie mogło, Syn Boży. A jednak znaleziono w nim winę. Jak można znaleźć winę w niewinnym? Jak można znaleźć słabość w kimś, kto nie ma słabości? Jak można znaleźć grzech, przekroczenie prawa w kimś, kto jest bezgrzeszny? Jaka wina, jaki grzech w Jezusie Chrystusie zostały znalezione? Prawdę uznano za Jego winę. To kim jest? Mówił prawdę. Jestem Synem Boga Ojca. Jestem z Ojcem jedno. Nie mówię niczego, czego nie usłyszałem od Ojca. Widzicie mnie, widzicie i Ojca. Tę prawdę uznano za bluźnierstwo. Cóż tu więcej powiedzieć? Co tu zrobić, jeżeli prawdę, którą jest Bóg, uznaje się za bluźnierstwo? Ogłosić się Synem Boga. Jeszcze Boga nazwać Ojcem, kimś bardzo bliskim. To dopiero bluźnierstwo. Ale podkreśla Paweł, że i przez to przeprowadził Bóg swoją wolę. Bo tak jest Bóg. Zawsze wypełnia swoją wolę, bo jest Panem historii świata i historii człowieka. Jeżeli człowiek zamknie się na Jego głos, źle rozezna, zejdzie z drogi Jego woli, to Bóg będzie szukał innych sposobów, aby wypełnić wolę Bożą. Trudno sobie wyobrazić, jak miałoby to wyglądać, gdyby uczeni, wielcy tamtego świata, autorytety religijne i społeczne uznali
w Jezusie Mesjasza. Trudno sobie wyobrazić, jakby to miało wyglądać, jakby dziś lwia część świata judaistycznego uznała w Jezusie Mesjasza. Tak czy inaczej, wolą i nie nasza to głowa, ale Boża głowa. Nie nasza to mądrość, ale Boża mądrość. Wolą Boga Ojca jest zbawienie człowieka. Jest, aby człowiek był w niebie, w miejscu, a lepiej powiedzieć w stanie, który przygotował Bóg dla człowieka, aby tam dotarł. Wiemy i wielokrotnie sobie mówimy o tym, że Bóg zrobił już wszystko. Odkupił nas, zbawił, otworzył nam niebo, ale też dał nam siebie. Nie tylko swoje słowo, ale słowo, które stało się ciałem. Dał nam swoje ciało, swoją krew. Dał nam wszystko, bo dał siebie, abyśmy dotarli do nieba, do celu naszego istnienia. Daje nam niebo, kawałek po kawałku. Gdybyśmy od razu doświadczyli pełni nieba, byśmy tego nie wytrzymali, może byśmy poumierali, gdybyśmy doświadczyli pełni nieba na ziemi, będąc jeszcze ograniczeni ziemią, materią, czasem, przestrzenią, zmysłami i swoją grzeszną naturą. Bóg daje się po kawałku, On jest niebem, po kawałku daje siebie. Choć daje siebie całego, ale odsłania się po kawałku, bo całego daje siebie w Eucharystii. Jednak odsłania się w taki sposób, a odsłaniając się, dając się poznać, przemienia nas w siebie, abyśmy mogli to przyjąć. Jego miłość jest takim ogniskiem, że gdyby odsłoniła się w pełni, to by nas spaliło. Zatem ta droga ziemska jest drogą upodabniania się do Jezusa, o tym sobie wielokrotnie mówimy, przygotowywania się do nieba, otrzymując kawałek po kawałku. Kawałek po kawałku. Nie bylibyśmy w stanie przyjąć pełni. Pełnię przyjmujemy w Jezusie Chrystusie, jednak ta pełnia się odsłania, udziela się nam kawałek po kawałku. Pomimo nierozpoznania, pomimo odrzucenia przez tych, którzy powinni byli rozpoznać i nie powinni odrzucić Jezusa, Bóg i tak przeprowadził swoją wolę zbawienia ciebie i mnie. Paweł mówi o tych, którzy spotkali, doświadczyli Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Mowa tutaj o apostołach, którzy mają dawać świadectwo. Świadectwo. Martyr, świadek, ale też męczennik, bo do dziś dnia Chrystus jak kiedyś jest odrzucany, prawda jest odrzucana. Ta droga jest najbardziej prześladowana, droga chrześcijańska. Tak zło nienawidzi prawdy, bo zło wie, a myśląc osobowo, diabeł wie, że to jest jedyna droga do nieba. Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał. Dlatego ta prawda, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem człowieka, jedyną prawdziwą drogą do nieba, jest tak znienawidzona przez popleczników szatana, przez tych biednych ludzi, którzy są na bezdrożach, a więc w kłamstwie, w śmierci, co sprowadza na ciebie i na mnie śmierć, grzech. Bo to Bóg, Chrystusie Jezusie, nieustannie nas podtrzymuje w życiu. My we wszystkich wymiarach, fizycznym, starzejemy się dzień po dniu, psychicznym, duchowym, ciążymy ku śmierci. Zużywamy się. A tym, który nas nieustannie wskrzesza, odradza, podtrzymuje w istnieniu i w życiu, jest Chrystus, który pokonuje każdy rodzaj śmierci, który jest źródłem życia. Świat się zawali, zapadnie przedwcześnie. Koniec świata się stanie wtedy, kiedy Bóg zostanie wykluczony z tego świata przez człowieka. Wygnany jako źródło życia. Człowiek się uśmierci. Człowiek człowieka będzie uśmiercać. A myślicie, że skąd?
jest takie parcie demona poprzez biednego człowieka, który zszedł z drogi, jaką jest Chrystus, do aborcji, do mordowania dzieci. To jest odejście od Boga. Śmierć zaczyna panować. Śmierć pociąga śmierć. Im częstsze odejście od Boga, tym więcej śmierci, tym więcej zabijania człowieka przez człowieka. A to myślami, a to słowami, a to działaniem. Świat się zapadnie, zrujnuje się. Człowiek wykończy świat. Zatem nieprawdą jest, że ocalić świat może mentalność ekologiczna. Gdy się wszyscy obudzimy, będziemy segregować śmieci, będziemy szanować tę przyrodę. To jest śmiechu warte myślenie. Jakkolwiek ekologia, dobrze pojęta, jest dobra. Mamy szanować środowisko. Ale źródło życia jest w Bogu. Jeżeli świat wygania Boga, źródło życia, źródło dobra, źródło jedyne pokonywania egoizmu, bo to z egoizmu człowiek niszczy innych, żeby sam przetrwać. Jest jak wampir, który próbuje wyssać z drugiego. Emocje, jakieś wrażenia materialnie wyssać, seksualnie wyssać, finansowo drugiego wykorzystać. Czym śmiechu wartym jest mówienie o ekologii? Przy jednoczesnym niemówieniu o grzechu, który wprowadza człowieka w ruinę. Przy niemówieniu o nawróceniu. Można mówić o ekologii, ale gdy się nie mówi o nawróceniu i o grzechu, to i tak się wszystko zapadnie. To się zapadnie. Człowiek nie będzie nigdy ekologiczny, szanujący drugiego człowieka, przyszłe pokolenia, da Bóg, aby ta ziemia była też dla nich. Jeżeli będzie znieprawiony wewnętrznie, egoistyczny, będzie wszystko wykorzystywał i wszystkich i będzie miał, brzydko mówiąc, gdzieś ziemię też. Gdzie tam będzie myślał o przyszłych pokoleniach, jak on uszanować w teraźniejszości człowieka nie będzie umiał. Tak się znieprawi skutek grzechów. Mądra ekologia to ekologia duszy. Choruje ci dusza. Ostatnio taka mądra, w cudzysłowie, dziennikarka powiedziała: idź do terapeuty, a ja ci mówię, choruje ci dusza, idź do spowiedzi i zanurz swoją chorobę, chorobę grzechu w jedynie zdrowym, jedynie życiodajnym miłosierdziu Chrystusa, które jest miłosierdziem Boga Ojca. Choruje ci dusza, idź do Boga, nie do terapeuty. Bez umniejszania znaczenia istnienia terapeutów. To jest takie myślenie, brzydko chciałbym powiedzieć, od czapy, chociaż mam inne słowo w sercu. Od przyczyny leczymy, od przyczyny problemy rozwiązujemy. Przyczyną śmierci, która coraz bardziej spowija ten świat, która ma różne imię, jest odejście od Boga, od tego, które jest źródłem życia, podtrzymuje świat istnieniu. Nie tam jakieś nierówności, jakichś takich pomniejszych rzeczy, które są konsekwencją odejścia od Boga. Świat musi wrócić do życia. A wrócić do życia to wrócić przecież do Boga. Być świadkiem to być świadkiem Boga żywego. To uczynić ze swojego życia dom Boży. Słowa tak nie trafiają, nie pociągają jak przykłady, wiemy. Przykład życia. Świadek jest domem Boga. Tak jak głosi, jak funkcjonuje całe jego otoczenie, jego uczciwość, jak funkcjonuje w pracy, w domu, to wszystko ma świadczyć o tym. Moim Ojcem jest Bóg, którego doświadczam bardzo mocno w domu, którym jest Kościół, w którym są sakramenty, w którym jest Chrystus, a moją matką jest Maryja. Nie jestem sierotą, wydaną na pastwę grzechowi, wydaną na pastwę pokusie, wydaną na pastwę pysze, egoizmowi. Nie jestem sierotą, która da się zmanipulować temu światu. Jestem stabilny. Dom ma być stabilny, budowany na skalę. A na skalę to na Bogu. A skoro na Bogu, to pierwsze dusza, która jest czysta, bo zanurzona w Bogu. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Jezus, który jest prawdą, nie mógł nas okłamać. Każde Jego słowo jest prawdą. Każde Jego słowo musi się wypełnić. Jest Bóg, który jest Ojcem. Jest życie wieczne, które nazywamy niebem lub piekłem. Jest stan cudownego, niewyobrażalnego szczęścia. Jest stan, w którym człowiek się spełni. Nie tu na ziemi, ale w niebie. Tutaj to spełnienie będzie zawsze jakoś wybrakowane, nawet wtedy, gdy otrzymujemy Boga. Spełniając się w Bogu, zmierzamy do spełnienia się pełnego w domu Ojca w niebie. Nie ma nieba bez Chrystusa, który jest drogą. On jest drogą, sam tak powiedział. Ale aby być w domu, który nazywamy niebem, w szczęściu wiecznym, trzeba stać się jak Jezus. Trzeba być w Nim, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Trzeba już tu na ziemi stawać się domem Boga. Powie papież Benedykt XVI w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej 4 października 2021 roku przed sanktuarium domu loretańskiego takie słowa. Musimy uznać, że tam, gdzie mieszka Bóg, wszyscy jesteśmy w domu. Tam, gdzie mieszka Chrystus, Jego bracia i siostry nie są już obcymi. A Maryja, Matka Chrystusa, otwiera nam drzwi swego domu. Tam, gdzie jest dom, gdzie jest Bóg. Tam są bracia i siostry, gdzie jest Bóg. Co to znaczy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem? Poddajmy deliberacji te słowa. To jest tożsamość Jezusa, która ma się stać naszą tożsamością. Sięgnijmy do tekstu oryginalnego, tekstu greckiego. Jezus mówi: ja jestem drogą. Greckie chodos. Droga, przygoda, nauka, doktryna. A więc Jezus chce ci powiedzieć: ja jestem drogą twojego życia. Jestem nauką, podróżą, przygodą twojego życia. Podróżą, przygodą, która prowadzi do domu, która sprawia, że już stajesz się mieszkańcem, obywatelem domu niebieskiego. Innymi słowy, gdy będziesz żył jak ja, gdy będziesz mnie naśladować, gdy będziesz szedł za mną, zaprowadzę cię do nieba. Gdy będziesz kochał jak ja, przebaczał jak ja, nawet największym swoim wrogom, gdy będziesz umierał, znosił przykrości jak ja, będziesz w niebie. Ja jestem nauką, która prowadzi do nieba. Moje ziemskie życie, moje nauczanie, jeżeli będziesz je wdrażać, wypełniać, będziesz w niebie, bo w moim nauczaniu znajdziesz wszystkie rozwiązania na swoje problemy życiowe. Więc dotrzesz do domu, tak jak potocznie mówimy: o, jesteśmy już w domu. Gdy widzimy na horyzoncie jakieś rozwiązanie na dany problem, mówimy: jesteśmy już prawie w domu, już prawie dotarliśmy do celu naszego rozwiązania. Ja jestem przygodą. Życie z Jezusem nie jest nudne. Przygodą pełną pokoju, radości, gdy wpuszczasz Jezusa w swoje życie, gdy otwierasz się na łaski Pana, lżej się żyje. Łatwiej znosi się
cierpienia, rozumie się cierpienia, widzi się sens w cierpieniu. Jestem przygodą, bo Bóg jest twórczy, Bóg jest życiodajny, Bóg mnie budzi, Bóg sprawia, że chce mi się żyć. Rozumiem życie jako jedną sensowną całość, w której nie ma przypadków. Widzę w choćby najmniejszych wydarzeniach życia Jego działanie, Jego uśmiech w moją stronę. Jezus komunikuje się ze mną poprzez ten świat, różne sytuacje, ludzi. Oprócz tego, że komunikuje się ze mną, wchodzi w komunię, w sakramentach. Jezus mówi, że jest prawdą. Greckie aletheia. Prawda, szczerość, prawdomówność, prawdziwość, rzeczywistość, to oznacza to słowo. Wyobrażacie sobie dom, zgodę, jedność już tutaj na ziemi bez prawdy, bez szczerości, bez prawdomówności, prawdziwości? Człowiek jest odrealniony, odjechany bez Boga, bo On jest prawdą i źródłem prawdy. Gdy każdy będzie mieć swoją prawdę, wokół będzie wiele fałszu, wielu ludzi zakłamanych, nieprawdziwych, zafałszowanych, którzy maski, które przybrali, przybierają, nazywają ich tożsamością. Jezus mówi, jestem prawdą, szczerością, prawdomównością, rzeczywistością jestem. Kiedy mam relację z Jezusem, kiedy karmię się Jego ciałem, krwią, słowem, kiedy czuję się, doświadczam tego, że On mnie kocha, mam w sercu pokój i już nie muszę udawać przed ludźmi kogoś lepszego niż jestem. On jest wartością mojego życia. Już nie muszę zakładać masek, kreować się, aby być tylko przez drugiego zaakceptowanym. Pan jest życiem, istnieniem. Zoe podtrzymuje nas w istnieniu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.